Jezus natomiast udał się na Górę Oliwną, ale obrzasku zjawił się znów w świątyni. Cały lud schodził się do Niego, a On usiadłszy nauczał ich. Wówczas uczeni w piśmie i faryzeusze przyprowadzili do Niego kobietę, którą dopiero co pochwycono na cudzołóstwie, a postawiwszy ją pośrodku, powiedzieli do Niego: Nauczycielu, tę kobietę dopiero co pochwycono na cudzołóstwie. W prawie Mojżesz nakazał nam takie kamienować. A Ty co powiesz? Mówili to, wystawiając Go na próbę, aby mieli o co Go oskarżyć. Lecz Jezus, schyliwszy się, pisał palcem po ziemi. A kiedy w dalszym ciągu Go pytali, podniósł się i rzekł do nich: Kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci w nią kamieniem. I powtórnie schyliwszy się, pisał na ziemi. Kiedy to usłyszeli, jeden po drugim zaczęli odchodzić, poczynając od starszych, aż do ostatnich. Pozostał tylko Jezus i kobieta stojąca na środku. Wówczas Jezus, podniósłszy się, rzekł do niej: Kobieto, gdzież oni są? Nikt cię nie potępił? A ona odrzekła: Nikt, Panie. Rzekł do niej Jezus: I ja ciebie nie potępiam. Idź i odtąd już nie grzesz. Ludzie potrafią być wobec siebie nawzajem bardzo bezwzględni. Potrafią wyciągać największe zło i pastwić się nad swoją ofiarą, nad jego grzesznością, nad jego słabością, po to, aby go potępić. Ale w końcu muszą puścić z ręki swojej te kamienie, bo sami nie są lepsi. To jest historia każdego z nas. Gdzieś tam zauważamy w sobie, że to, co nas najbardziej denerwuje, irytuje, to, co jesteśmy najbardziej skłonni potępiać w drugim człowieku, to jest przeważnie to, co widzimy u siebie samych. Czy nie było tak, że ci uczeni w piśmie widzieli przede wszystkim pożądliwość w sobie, nie zgadzali się z nią, ale nie potrafili sobie nawet z nią poradzić i stanąć w prawdzie? Być może właśnie to ich grzechy palcem na piasku pisał Pan Jezus. Tego nie wiemy, są różne teorie na ten temat. Natomiast musieli puścić te kamienie i odejść. Gdzieś tam w najgłębszej przestrzeni naszego serca, jakkolwiek byśmy nie upadli, jakkolwiek by nas ludzie nie oceniali i nie potępiali, zostajemy i tak sam na sam z Jezusem. Jezus i kobieta na środku. Ta scena, która rozgrywa się w dzisiejszej Ewangelii na samym końcu, jest sceną, która rozgrywa się również między nami. Między nami a Panem Jezusem. Między Tobą a Panem Jezusem. I zobaczcie, co On mówi. Jezus, który okazuje się w pełni miłosierny, nazwalibyśmy to. Mówi niesamowite zdanie. Kobieto, nikt Cię nie potępił? Ona widzi: Nikt, Panie. Jezus mówi: Ja Ciebie nie potępiam. Idź i nie grzesz więcej. Gdyby Pan Jezus zakończył to swoje zdanie tylko na tych słowach: Ja Ciebie nie potępiam, to nie można powiedzieć, że to było w pełni miłosierdzie, bo to nie jest cała prawda. Dzisiejszy świat chciałby, tak się wydaje, nieraz nawet w kościele, wewnątrz kościoła, wydaje się jakbyśmy chcieli usłyszeć tylko te słowa: Ja Ciebie nie potępiam, wszystko będzie dobrze. I oczywiście, to jest prawda, ale to jest pierwsza część tego zdania. Druga część zdania jest równie ważna jak ta pierwsza. Idź i więcej nie grzesz. Czyli zauważ, to co robiłaś było grzechem, to co robiłaś niszczyło Ciebie, ale to co robiłaś raniło też Boga i za to co zrobiłaś trzeba zapłacić cenę. Z kolei gdyby Pan Jezus powiedział tylko tą drugą część, czyli idź i więcej nie grzesz, kobieto, to można powiedzieć, że to było zwykłe moralizowanie Pana Jezusa. Ona doskonale wiedziała, że to było grzechem. Ona chciała doświadczyć miłosierdzia, przebaczenia. Jak ważne jest to, żebyśmy łączyli te dwie przestrzenie. Nie potępiać, a z drugiej strony zauważyć: nie grzesz więcej. Nie wchodź w tą samą przestrzeń, która niszczy Ciebie, obraża Pana Boga. Ten grzech, jak i każdy inny grzech, mój i Twój osobisty grzech, wymaga zapłaty. Pismo Święte mówi, że tą zapłatą jest śmierć. Nie tylko ta cielesna, ale przede wszystkim ta duchowa śmierć, którą jest rozłączenie od Pana Boga. I bracie i siostro, Jezus zapłacił tą cenę. Jeśli by On nie zapłacił, to musiałaby tą cenę zapłacić ta kobieta i każdy z nas. To przebaczenie, którego doświadczyła ta kobieta, i to przebaczenie, którego doświadczasz Ty w konfesjonale, jest okupione wielką ceną. Jest okupione krwią nieskazitelnego, najczystszego człowieka, który kiedykolwiek się urodził, samego Syna Bożego, Jezusa Chrystusa. On, który oddał za nas swoje życie. On, który zapłacił cenę, którą my powinniśmy zapłacić. Jak wielka to łaska.
na przeżywanie tej kolejnej niedzieli Wielkiego Postu. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Trwajmy w Chrystusie i trzymajmy Go za słowo.